Noc deszczowa w części centralnej, wschodniej i południowej. Więcej przejaśnień na północnym zachodzie. Termometry pokażą od 2 do maksymalnie 7 stopni w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, zawieje do nas z kierunków północnych. Powieje z prędkością maksymalnie do 14 km na godzinę. Na południowym wschodzie naszego kontynentu pojawią się silne opady deszczu, a także wyładowania atmosferyczne. Burze wystąpią w Ankarze i w Atenach. Na Półwyspie Iberyjskim bezchmurne niebo, termometry pokażą do około 26 stopni w cieniu. W Moskwie duża ilość słońca, termometry pokażą do 15 stopni Celsjusza. W Skandynawii kolejny wzrost temperatury, tym razem do 14 stopni w Oslo. Jutro w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Nieco intensywniej padać będzie na Podlasiu i tam najcieplej, do 14 stopni Celsjusza. Najniższą temperaturę zanotujemy we Wrocławiu, do 5 stopni w cieniu. Na barometrach 1018 hektopaskali. Ciśnienie w kolejnych dniach odrobinę wzrośnie. W czwartek na barometrach 1020 hektopaskali. Tego dnia najcieplej w centrum i na północnym wschodzie, do 17 stopni. W piątek słoneczna pogodna aura panować będzie w centralnej i północnej części naszego kraju. Na południu przelotny deszcz, tam do 16 stopni Celsjusza. W sobotę temperatura wzrośnie do 19 stopni na Pomorzu. Na zachodzie bezchmurne niebo. W centrum i na wschodnich krańcach Polski termometry pokażą od 16 do 18 stopni.